Słuchajcie, kochani, to jest taki fantastyczny moment, kiedy mamy świąteczny przekaz, świąteczne kazanie. I wiecie, kiedy... Ja powiem tak, kocham święta, ponieważ święta mówią o bardzo ważnej rzeczy, o tym, że Jezus zmartwychwstał, ale też nie lubię do końca też coś w świętach, bo gdzieś ta prawda z jednej strony jest tak mocno wyeksponowywana, ale z drugiej strony jakoś tak... taki sposób, tak trochę bez mocy, tak jakby dzisiaj, to jakbyśmy musieli po prostu taką uroczystość odbębnić i po prostu wrócić do jajeczek, wrócić do majonezików, sałateczek po z jarzynowych czy kiełbasek białych z cebulką. I wiem, że teraz pracuje to mocno was i może spowodować, że będziecie mieli zakłócenia na duchowym odbiorze, ale wierzę, że Bóg coś przygotował dla każdego z nas na ten dzisiejszy dzień, na ten dzisiejszy czas, ponieważ to, że Chrystus zmartwychwstał, to coś za sobą niesie. To niesie niesamowitą prawdę. I kiedy Paweł apostoł nauczał na temat właśnie zmartwychwstania, to bardzo ciekawą rzecz w liście do Rzymian przeczytałem, zauważyłem, kiedy on mówił na temat zmartwychwstania, to zanim powiedział o zmartwychwstaniu i o tym, co ono sprawia i co czyni w nas, to najpierw wrócił do dawnych czasów i wspomniał o tym, na czym wszystko polegało u Mojżesza. I zobaczcie, chciałbym przeczytać wam jeden werset, który jest z 10 rozdziału listu do Rzymian, z 5 werset. Paweł mówi tak, to wbrew pozorom będziecie wiedzieć, zobaczycie, że to mówi o zmartwychwstaniu, ale zanim mówi takie coś. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu. Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. Kiedy Paweł mówi, tak pisze Mojżesz, to ma na myśli, jak mamy Biblię, wiecie, przed chwilą mi ciężko było znaleźć Biblię w kościele, nikt nie ma Biblii tutaj, papierowej. Ktoś ma papierową Biblię? W domu, pewnie. Na poświęcenym miejscu, otwartej. Słuchajcie, więc w każdym bądź razie, kiedy Mojżesz pisze, mówi o pierwszych pięciu księgach. Jak otworzycie Pismo Święte, jest pierwszych pięć ksiąg, w niektórych jest to nawet napisane, że to jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta Mojżeszowa. Pierwszych pięć ksiąg. My znamy te księgi pod nazwami Księga Rodzaju jako pierwsza i tam jest mowa o stworzeniu, o powstaniu potem Abrahama, ludu Bożego, 12 pokoleń. Kończy się ta księga, kończy się, kiedy Izrael trafia do Egiptu. No i później druga księga rozpoczyna się, kiedy Izrael dalej jest w Egipcie. Już mają tam status niewolników, są w niewoli w Egipcie. Potem Pan Bóg ich wyswobadza przez Mojżesza, o którym jest mowa właśnie. Wyswobadza ich z tego Egiptu i idą na pustynię. 40 lat spędzają na pustynię, aż w końcu i tam na tej pustyni dochodzą do takiej góry, która się nazywa Synaj i na tej górze właśnie Mojżesz otrzymuje nam znanych z dzieciństwa, znamy to pod takim skrótem 10 przykazań, ale tak naprawdę otrzymuje cały zakon, coś co w Biblii jest nazwane zakonem. I wracając do tego, co Paweł mówi, to Paweł mówi o właśnie tych pięciu księgach Mojżesza. W piątej księdze Mojżeszowej mamy powtórzone jeszcze raz szczegółowo to prawo i zasada była taka, że za Mojżesza człowiek usprawiedliwiony mógł być tylko wtedy, kiedy wypełnił cały zakon. Cały zakon. I wtedy będzie żył na wieki. Będzie zbawiony i będzie szczęśliwy na wieki. No Paweł, jak ktoś zaczął od 10 rozdziału listu do Rzymian czytać, to może mógł nie zauważyć, że Paweł na samym początku tego listu opisuje, że generalnie wszyscy jesteśmy pod kreską, czyli generalnie nikt nie wypełnił tego zakonu. Ani jeden człowiek na świecie, na ziemi nie był w stanie wypełnić tego zakonu. Więc to fajnie brzmi, że jak wypełnimy zakon, to jesteśmy usprawiedliwieni. To jest naprawdę rewelacyjna wiadomość. Można się postarać, można popracować, można zdecydować się, że się będzie, nie wiem, bardziej starać, bardziej modlić, bardziej chodzić, bardziej klęczeć, bardziej służyć, bardziej cokolwiek robić i wtedy będę usprawiedliwiony. Okazało się, że Paweł wcześniej w tym samym liście napisał, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej.
Więc tak naprawdę Paweł powiedział tak, to co napisał Mojżesz nie jest odpowiedzią. To co pisma mówiły Mojżesza nie jest odpowiedzią dla nikogo z nas. Nikt nie jest w stanie wypełnić zakonu. Wszyscy jesteśmy przegrani. Wszyscy zgrzeszyli, pozbawieni są chwały Bożej, a zapłatą za grzech jest wieczna śmierć, potępienie. Tak mówi Słowo. Więc kiedy Paweł chciał powiedzieć o zmartwychwstaniu, to nie powiedział tylko, wiecie, Chrystus cierpiał, Chrystus umarł, Chrystus został pogrzebany, Chrystus zmartwychwstał, alleluja. On mówił, słuchajcie, jest sytuacja krytyczna. Otóż do tej pory, do tego momentu była taka zasada. Musisz być doskonałym człowiekiem wypełniającym każdy szczegół zakonu, aby móc być zbawiony. To powiedział Mojżesz i od tego nie było ucieczki. Ktoś to musiał zrobić. I wiecie, te święta, dlaczego one są najważniejsze święta naszego chrześcijaństwa? Dlatego, że one tak naprawdę obejmują nie tylko Jego zmartwychwstanie, które dzisiaj ogłaszamy, ale obejmują Jego w ogóle przyjście na świat, Jego narodzenie. To jest Boże narodzenie i zmartwychwstanie w jednym. Dwa w jednym. Dlaczego? Dlatego, że Jezus, który przyszedł na świat, on nie przeżył jakoś do tego 33 lat, kiedy umarł śmiercią męczeńską. On te 30 parę lat, które żył na ziemi, on był w całkowitym, absolutnym posłuszeństwie i poddaniu się całemu mojżeszowemu zakonowi. To on wypełnił jako jedyny na świecie. Słuchajcie, jako jedyny na świecie. Nawet jego mama tego nie dała rady zrobić. On jako jedyny, ani tato zastępczy. Ale on jako jedyny na całym świecie, w całej historii ludzkości wypełnił zakon co do joty, co do kreseczki. Był po prostu doskonały. Doskonały jako człowiek. Nie robił to jako Bóg. On to wszystko uczynił jako człowiek. Poddał się całemu temu prawu i osiągnął usprawiedliwienie. Jako sprawiedliwy nie musiał ponosić żadnej ofiary za swoje własne życie. Jako sprawiedliwy nie musiał iść na krzyż, dlatego że on zgrzeszył. Jako sprawiedliwy nie musiał w ogóle iść na krzyż za swoje grzechy, ponieważ był sprawiedliwy, święty, niepokalany, bez skazy i bez zmazy. W związku z tym jedyną rzeczą, którą mógł uczynić, mógł zdecydować się wybrać tą męczeńską śmierć, tą męczeńską drogę, to, co przechodził, mógł zdecydować się zrobić to za kogoś. Za kogoś mógł to zrobić. I wiecie co, długo się nie zastanawiał i dokonał wyboru. Tym kimś jesteś ty. Otóż mówię, nie, cały świat. Wiem, co się dzieje w tobie, ponieważ to była moja pierwsza reakcja. Kiedy pierwszy raz ksiądz do mnie powiedział, Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. Ja na niego popatrzyłem i mówię, może ksiądz jest księdzem, ale ksiądz się na jednej rzeczy nie do końca zna. A on mówi, a na jakiej? A ja mówię, Pan Jezus umarł nie za moje grzechy, ale za grzechy całego świata. Widzicie, jaki mądry byłem? 16 lat miałem. On na mnie patrzy, ten ksiądz nie może się nadziwić mojej mądrości i inteligencji. I mówi, ale Adam, Pan Jezus umarł za cały świat, co oznacza, że również za ciebie umarł. Wiecie, ja zgłupiałem, nie wiem, czy wy to rozumiecie. Bardzo łatwo schować się za wszystkich. Ja jak wielu, tak patrzę po twarzach, jak wielu z nas wychowałem się w komunie, gdzie nazywaliśmy wszystko wspólne. Wszystko było wszystkich, czyli nie moje. Tak? Wszystko było wspólne, tylko nie moje. Na tym polega komunistyczna wspólnota. Więc często tak patrzyłem na Boga jako na takiego komunistę, który umarł za wszystkich, czyli nie za mnie.
Umarł za wszystkich, za kogoś tam, gdzieś tam, z jakiegoś powodu, nie wiadomo jakiego. Ale kiedy ktoś w końcu dotarł i powiedział do mnie, i wtedy, wiecie, to nie dotarł ten ksiądz, który mi to mówił. To dotarł Duch Święty, który działał w tym momencie. Ja nagle zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, że on umarł naprawdę za moje grzechy. Ja nawet powiedziałem takie zdanie, ale ksiądz nie wie, co ja zrobiłem. Ja naprawdę myślałem, że jestem najgorszy z grzeszników. Miałem 16 lat, ukradłem parę żarówek na korytarzu, gdzieś tam rozwaliłem coś w szkole. Może włamałem się do paru garaży, może coś tam jeszcze narobiłem. I myślałem, że jestem najgorszym grzesznikiem na świecie. I myślałem sobie, wszystkim może wybaczyć, ale nie mi. Ale nie mi. Bo Mojżesz mówi, że trzeba być doskonały. Trzeba żyć doskonałym życiem. Trzeba zrobić coś fantastycznego. Trzeba zrobić coś, co zrobi wrażenie na Bogu. Co powie, co ktoś mu tam powie. Hej, hej, Panie Boże, widziałeś Adama? Jaki niesamowity człowiek. A on mówi, no widziałem go, dam mu pierwsze rzędy w niebie. Okazało się, że nie ma szans najmniejszych. Ani ja, ani ty, ani nikt, ani nawet ktoś, kto jest pod wielkim, ma wielki tytuł. Chcę wam powiedzieć, że nawet papież nie jest tak dobry, jeżeli ktoś tak myśli, żeby móc pójść do nieba, bo nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli i są pod kreską. I to mówi Mojżesz, koniec, kropka. Potwierdził to ogniem na górze Synaj, trzęsieniem ziemi. Wypisał to swoim palcem na kamiennych tablicach. Że co napisał? Napisał prawo, które jest dobre, ale stało się wyrokiem dla każdego z nas. Bo dopóki prawa nie było, winy nie było, a teraz jest prawo, jest wina. Amen. Nie idę za głęboką teologię po jajkach. Ale chcę, żebyście zrozumieli jedną rzecz. Przychodzi Jezus i On nie przyszedł dla jaj. On przyszedł, żeby dokonać i zrobić coś wyjątkowego. Dlatego Paweł dalej pisze tak. 8 werset. Przed chwilą mówi, co powiedział Mojżesz, a teraz mówi, mamy nowe pismo. Bo w tej Biblii, którą masz, tak gdzieś odtąd w tą stronę jest inne pismo. Tu jest to stare, a tu jest to nowe. I w tym nowym piśmie ono zostało napisane przez moc zmartwychwstałego Chrystusa. To ta część tutaj, ona jest przypieczętowana krwią i odwalonym kamieniem i zmartwychwstaniem Jezusa. To jest twój testament, to jest twoje życie. I co ono mówi? Popatrzcie, 8 werset. A co powiada Pismo? Co powiada Pismo? Paweł pyta. I mówi tak. Blisko ciebie jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Słowo wiary, które głosimy. Co to jest za słowo wiary, które głosimy? Wiecie, wiara to nie jest określenie twojego wyznania albo przynależności kościelnej. Wiara to jest wewnętrzne doświadczenie, przeżycie i spotkanie się z Bogiem. Wiara to jest rzeczywistość taka prawdziwa, duchowa rzeczywistość, która jest dla tych, którzy chcą być blisko Boga. I cała Ewangelia zawarta jest, popatrzcie, chciałbym skoczyć szybciutko do pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, werset od 1 do 4. Paweł mówi tak, na czym polega wiara? Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście. Jeśli tylko zachowujecie tak, jak wam ją zawiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. I uwaga. Najpierw podałem wam to, co ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. W piątek tutaj byliśmy i kontemplowaliśmy, rozważaliśmy i przypominaliśmy, świętowaliśmy przypomnienie, że Jezus 2000 lat, nie w piątek, 2000 lat temu,
Nie ten piątek, tylko 2000 lat temu. My w ten piątek tylko sobie o tym przypomnieliśmy na nowo, ale 2000 lat temu Chrystus umarł i to było według pism i też, co się stało, nie tylko umarł i że został pogrzebany. I to jest to wszystko, co było 2000 lat temu. Umarł i został pogrzebany. I też 2000 lat temu jest powiedziane, że dnia trzeciego został z martwych zbudzony według pism, nowych pism, nowego czasu, nowej chwili. Skoro tak, to chcę wam powiedzieć tak. On umarł 2000 lat temu, on pogrzebany został 2000 lat temu, ale tylko zmartwychwstanie jest rzeczywistością teraz. To jest coś, co trwa. On już nie jest na krzyżu, on już nie jest w grobie, on żyje wiecznie i siedzi po prawicy Ojca. I nadejdzie dzień, kiedy przyjdzie w swojej chwale, przyjdzie w swoim kościele i przyjdzie, aby zebrać ogromne żniwo. Bo Bóg tak ukochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, powiedzmy razem każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Więc nie wiem, czy wiesz, ale dzięki temu, co On zrobił, mamy życie wieczne. Na samym początku, jeśli się nie spóźniłeś dzisiaj, była scenka. Scenka, ktoś powie, dlaczego wróciliśmy z powrotem jakby do piątku? Czy już nie powinniśmy tutaj odpalić od razu i świętować i głośno Go uwielbiać? Jeżeli tak odpowiadając na pytanie, dlaczego głośno Go uwielbiamy, dlatego że On jest godzien głośnego uwielbienia. Uwielbienie nie jest dla nas, uwielbienie jest dla Niego. Amen. Nie przychodzimy do kościoła, żeby nam dobrze było. I przychodzimy do kościoła, aby On miał chwałę, odebrał sobie naszą chwałę, którą my mieliśmy, ale daliśmy Mu z powrotem, ponieważ powiedzieliśmy, to Ty jesteś Panem, to Ty jesteś Królem i to Ty jesteś naszym życiem. Amen. Więc On żyje, ale teraz uważaj. Możesz wychować się w kraju, w którym wiesz, że Jezus żyje. Możesz wychować się w kraju, który świętuje i Boże Narodzenie, i parę miesięcy potem Jego zmartwychwstanie. Możesz jeść opłatki, możesz jeść święconki, możesz zachowywać wszelkie tradycje i nadal pozostać martwy duchowo, dlatego że zmartwychwstanie ma tylko wtedy sens, kiedy Ty pozwolisz wzbudzić siebie samego z martwych. Więc dzisiejsza radosna nowina to nie jest to, że my próbujemy to sobie wyobrazić, jak ten kamień tam odsunięty został te 2000. Jak jakiś filmik strzelimy, zrobimy jakieś efekty specjalne, żeby to jakoś zabrzmiało, żeby nam ciarki przeszły. To święto jest po to, żeby to, co żyje w nas, jaśniało więcej, albo to, co nie żyje w nas, ożyło na nowo. Abyśmy mogli narodzić się na nowo i życie w Chrystusie, które jest żywym Bogiem, to jest właśnie realne dla każdego. Dla każdego. Ja chodziłem do kościoła. Ja uczestniczyłem w różnych wydarzeniach, ale nie znałem żywego Boga. Nie znałem tego, że Chrystus zmartwychwstały może zamieszkać w moim sercu. Może zamieszkać w moim życiu. A okazuje się, że jeśli tylko przyjdziesz do Niego i popatrzcie, wrócę do tego, co powiada Pismo, że blisko jest Słowo, że na Twoich ustach, to czytaliśmy przed chwilą, że ono jest tak bliziusieńko. I co dalej mówi? Mówi tak, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, czyli innymi słowy, jeśli w te święta, dzisiaj, teraz, albo zrobiłeś to już prawdopodobnie parę lat temu. Ale jeśli tego nie zrobiłeś i dzisiaj staniesz i powiesz tak. Okej, Jezus umarł nie tylko za grzechy całego świata, ale Jezus umarł za mój grzech. Mój. Każdy grzech. Teraz uwaga, jeszcze ciekawsze. Robi się teraz bardzo ciekawie. Nie tylko ten, który popełniłeś, ale nawet za te wszystkie umarł, które dopiero popełnisz. Czy wiesz, że Jezus umarł
Jeśli chodzi o nas wszystkich tutaj, gdyby On nie umarł za wszystkie grzechy, które dopiero się staną, to byśmy byli dzisiaj grzesznikami. Czy wiesz o tym, że to On umarł 2000 lat temu? To już uzgodniliśmy. Ciebie nie było 2000 lat temu. Nie byłeś nawet w planie. Nawet twój naród nie był w planie prawdopodobnie. W niczyjej głowie się nie zrodził. I Jezus umarł, ponieważ wiedział, że któregoś dnia jakiś Polak, jakaś Polka, albo Ukrainiec, albo Ukrainka, albo Nigeryjczyk, nie wiem, czy dzisiaj jest, chyba nie, albo Białorusin, któregoś dnia usłyszy Ewangelię i usłyszy, że już 2000 lat temu umarł za wszystkie moje grzechy. Więc On nie umarł za te, które tylko popełniłem ja i dzisiaj jestem, mówię, o, jakie ja miałem złe życie, chyba już nikt na mnie nie spojrzy. On umarł nawet za te grzechy, które dopiero nadchodzą. Wow, co ty mówisz? No tak. On umarł nawet za te, które ci się zdarzą. Niech tak to nazwijmy i tak to określmy. Amen. Bo jest dobrym Bogiem. Bo wiedział, z kim ma do czynienia. Ze mną. Oto ja. Chciałoby się powiedzieć całe na biało. Ale jednak nie. Ponieważ nie jesteśmy doskonali. Ale On powiedział, że jeśli wyznasz, że Jezus jest Panem, jeśli przyznasz się do Niego i powiesz, okej, dzisiaj Ci otwieram drzwi mojego serca. I co dalej? Czy to jest wszystko? Nie. Bo jest powiedziane, i uwierzysz w sercu swoim, tu w środku. Czyli nie mówimy tylko o obrządku. Jezus, jesteś Panem. Nie. Mówimy o czymś, co się dokonuje tu na poziomie serca. Jeśli uwierzysz, że Bóg, nie w Boga. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Nie w Boga uwierzysz w sercu, tylko że uwierzysz, że Bóg Jezusa Chrystusa wzbudził z martwych. I że On żyje. O co tu chodzi? Dlaczego ja jakbym uwierzył tylko w Boga? Nie, nie, nie. Musisz uwierzyć, że Jezus powstał z martwych. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nie wierzysz, że Jezus powstał z martwych, nie możesz przyjąć swojego powstania z martwych. Ponieważ On jako pierwociny, jako pierwszy z nas umarłych, powstał do życia wiecznego i dał nam ten zadatek przez to, że kiedy uwierzymy w swoim sercu, że Jezus został wskrzeszony z martwych, to nasz duch, który był martwy, ożywa w jednym momencie i zostaje zrodzony na nowo i zaczyna żyć życiem Bożym. Halleluja. Halleluja. Więc teraz uważaj. Jeśli przyjąłeś Jezusa i zaprosiłeś Go do swojego życia i wyznałeś, że Jezus jest Panem, ponieważ sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Jeśli wyznałeś, że Jezus jest Panem, jeśli zaprosiłeś Go do swojego życia, to jest cudowna rzecz. I uwierzyłeś w sercu, to jesteś już zbawiony. Jesteś już zbawiony. To znaczy, że pójdziesz do nieba. Nie chyba pójdziesz. Nie wiem, okaże się. Co to ludzie różnie gadają? Nic takiego nie istnieje. Zrodzony na nowo człowiek z powodu ofiary Jezusa, Jego zwycięstwa i życia wiecznego ma zagwarantowane niebo i nie jest dzisiaj pychą powiedzieć idę do nieba. To jest ogromna pokora powiedzieć idę do nieba, bo to nie moje uczynki to uczyniły, ale to On uczynił, biorąc wszystkie moje grzechy na krzyż, umierając za nie, chociaż sam był sprawiedliwy. Dlatego widzieliśmy w tej scence tego łotra, który siedzi, nie, on siedzi, tutaj klęczał, tutaj ten łotr nasz tu sceniczny miał, nasza łotrzyca sceniczna miała tutaj wygodnie, bo ten prawdziwy łotr miał niewygodnie, bo miał taką samą śmierć, jaką miał Jezus. Wisiał, przybite ręce miał, wiecie gdzie? Do krzyża. Do krzyża. Łobuz. Drań, niesprawiedliwy, ktoś, kto wobec nie tylko prawa Bożego, ale ówczesnego prawa wisi na tym krzyżu zgodnie z prawem ówczesnym. Został skazany.
Nie jak Jezus, którego po prostu wydano na śmierć za darmo, za nic, tylko jako ktoś, kto wziął odpowiedzialność, miał swoje grzechy, miał swoje przewinienia. I ma przybite ręce do krzyża i jest pierwszą osobą, pomyślcie o tym, jest pierwszą osobą na całej historii świata, od stworzenia po dzisiaj. Już nikt mu tego miejsca nie zabierze. On jest pierwszy, który usłyszał. Dziś będziesz ze mną w raju. Dziś. Dlaczego? Dlaczego on to usłyszał? Dlaczego ten drugi tutaj, inna łotrzyca, dlaczego ona tego nie usłyszała? Dlaczego on tego nie usłyszał? Tylko ten tutaj usłyszał to. Bo różnica jest prosta. Ten mówi, ratuj siebie, bo umierasz. A ten mówi, nie umierasz, bo idziesz do swojego królestwa, wspomnij tam na mnie. Ten nie wierzy w zmartwychwstanie. Powiem wam, ilu pod krzyżem było uczniów? Ktoś pamięta? Jeden. Jeden. I to też nie wiadomo, czy cały czas. Czy wiecie, że uczniowie wszyscy słyszeli o zmartwychwstaniu? Oni wszyscy słyszeli o zmartwychwstaniu. Jezus im kilkakrotnie mówił, ja idę, umieram i trzeciego dnia powstanę z martwych. I ja, mnie to trafia. Ja nie wiem, jak czytam Ewangelię, to mówię, jak to jest możliwe, że on tyle razy im mówił, a oni jakby tacy zaciemnieni, jakby w ogóle, wiecie, jakby mówił, macie kanapki dzisiaj z masłem, z szynką czy z serem? O, z szynką, na pewno mówił szynką. No ale nieważne. No nie, on im poważnie mówił, trzeciego dnia zmartwychwstanę, oni nic nie słyszeli. Jezusa pojmali, oni uciekli. Jeden nawet na Golasa uciekał przez ogród. Jeden, inny się, Piotr się zaparł. A przecież tamten, nawet Tomasz, to nawet mówi, ja nie wierzę, jak już słyszał, ktoś mu powiedział, zmartwychwstanę, mówi, jak nie wsadzę palce w rany, to ja nie uwierzę w to. Oni to słyszeli i nie wierzyli. Nie wierzyli w zmartwychwstanie. I wisi gościu, który nie ma fajnie. To nie jest chrześcijaństwo pod tytułem, to nie jest bycie przy Bogu pod tytułem jest mi fajnie i przyjemnie i wygląda na to, że będzie coraz lepiej. Tylko wisi na krzyżu, jest mi źle, jest mi nieprzyjemnie i wygląda na to, że za chwilę wyzionę ducha. I generalnie wszystko boli. Ale z jakiegoś powodu wierzę, że On jest sprawiedliwy. Z jakiegoś powodu wierzę, że jest królem. Z jakiegoś powodu wierzę, że zmartwychwstanie nawet jak umrze. Dlatego mam świetną myśl. Świetną, jedyną myśl, którą chcę się uchwycić, chcę nią wierzyć i będę się jej trzymał z całej siły. Tą myślą jest tak. Spróbuję mu powiedzieć, że jakby nie zapomniał o mnie, kiedy będzie już w tym królestwie, żeby tam tylko wspomniał. Nie zasługuję na więcej. Jestem grzesznikiem, jestem niedoskonały, jestem beznadziejny, ale może odważę się i Panie, kiedy będziesz w swoim królestwie, żaden z apostołów w ogóle nie wiedział, że on idzie do królestwa, oni mówił, ale oni nie wiedzieli, a ten łot jakoś wiedział, ja nie wiem, co się dzieje. Ale może czasem cierpienie budzi człowieka. Być może go tam to obudziło. Jednego wpienia, ale drugiego budzi. I on się gdzieś obudził i mówi, wspomnij na mnie, ponieważ wiem, że zmartwychwstaniesz. Wiem, że jesteś Panem. Wiem, że jesteś Królem. Ręce ma przybite do krzyża, żeby już nie mógł zrobić ani pół rzeczy dobrej. Nie mogło być to z uczynków. Nie ma szans. Żadnego dobrego uczynku nie mógł zrobić. Ręce miał przybite, nogi miał przybite. Nic nie mógł. Mógł tylko wyznać coś, co miał w sercu. W sercu miał to. Sprawiedliwie ja cierpię. On niesprawiedliwie cierpi. On jest sprawiedliwy. On umiera. Ale wiem, że pójdzie i zmartwychwstanie i trafi do swojego królestwa. A kiedy trafi do swojego królestwa, powiem mu, wspomnij na mnie. Nie ma potężniejszej wiary w zmartwychwstanie Jezusa. My wierzymy, zobaczcie, nam jest dzisiaj łatwo, my wierzymy po Jego zmartwychwstaniu, a On zaczął wierzyć przed Jego śmiercią. Czy to nie jest niesamowite, że możesz uwierzyć nawet przed Jego śmiercią, że ktoś takie coś zrobił?
Więc dlatego ten Łodr dzisiaj jest bohaterem naszego weekendu. Ten gość jest bohaterem, dlatego że to jest wiara, która jest wystarczająca, żeby mieć życie wieczne z Bogiem. Nie wiem, co zrobiłeś. Może masz tak jak ja, że myślisz sobie, że jesteś najgorszym grzesznikiem, że dla ciebie to już nic nie ma ratunku. Ale chcę ci powiedzieć, że niezależnie, co zrobiłeś, możesz wierzyć, że żyje. Nie tylko świętować. Uwierzyć, że żyje. I powiedzieć proste słowa. Jezu, jak będziesz tam w tym królestwie, jak jesteś tam na tronie, bo zasiadasz na tym tronie, czy możesz wspomnieć na mnie? Czy możesz wspomnieć na mnie? Wtedy odpowiedział mu Jezus. Powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Chcę ci powiedzieć ważną rzecz jeszcze. Raj to nie jest coś, do czego dopiero dojdziesz. Po śmierci trafisz. Raj to tak naprawdę duchowa rzeczywistość, gdzie jest obecne drzewo życia, gdzie On sam jest obecny, gdzie On jest. Gdzie w powiewie poranku może przychodzić do ciebie i mieć z sobą relację. Raj to jest miejsce w środku naszego cierpienia. Raj to jest zastawiony stół wobec naszych nieprzyjaciół. Nawet jeśli masz wrogów, nawet jeśli jest trudno. W piątek tu słyszeliśmy takie słowa ze sceny z filmu, który mówi, kości nadal na tym świecie będą łamane. Serca będą nadal łamane, ale w środku tego wszystkiego możesz mieć relację ze mną. Możesz doświadczać mojego zmartwychwstania w sobie.